Witam serdecznie. Dzisiaj trochę nietypowy materiał, ponieważ pokażę Państwu kilka bardziej lub mniej istotnych informacji, o których się mówi na co dzień, związanych z ogólnie sytuacją rynkową. Jest to pewnego rodzaju podsumowanie miesiąca, czy pokazanie najbardziej istotnych newsów z danego miesiąca lub newsów, które nie są tak istotne, natomiast wszyscy zwracają na nie uwagę w sposób zupełnie inny, niż mogłoby to się wydawać. Na samym początku zachęcam oczywiście do wejścia na stronę Finansowa Edukacja, sprawdzenia wszystkich materiałów, czy to w zakładce artykuły, forum, czy w zakładce sklep, gdzie są takie rzeczy jak raport premium, portfel premium na późną fazę hossy, który zawiera firmy, o których często Państwo pytacie wielokrotnie. O wielu firmach mówiłem, nie są to jakieś wielkie tajemnice. Natomiast jeżeli ktoś chce mieć odpowiednio dobrane firmy pod względem ułożenia wag, albo ma jakieś bardziej złożone pytania, bo tych firm jest już ponad 70 w tym raporcie, to zachęcam do zapoznania się z tymi pracami na stronie Finansowa Edukacja. W ostatnim czasie na różnych mediach społecznościowych, ale nie tylko, w tak zwanej, nazwijmy to branżowej, bardziej niszowej, mainstreamowej powłoce informacyjnej, cały czas pojawia się temat stagflacji. Stagflacja, dla osób, które nie wiedzą, jest to otoczenie gospodarcze, które jest, można powiedzieć, tu mogę Państwu z całą pewnością powiedzieć, jest niesamowicie rzadkie. W szczególności w tym systemie, obecnym systemie finansowym. Dlatego, bo w obecnym systemie finansowym nie mamy w rzeczywistości, albo mamy w dużo mniejszym stopniu niż wszyscy zakładają, tak zwany efekt inflacji monetarnej. Inflacja monetarna jest inflacją, która jest stricte tworzona czy powstaje w ramach działalności jakiegoś konkretnego systemu monetarnego. Obecny system, ze względu na to, że charakteryzuje się elementami globalizacji, ale nie tylko, jest systemem, w którym powstają okresy inflacji podażowej. Inflacji związanej z różnego rodzaju wydarzeniami jednorazowymi, szokami. Natomiast stagflacja jest to otoczenie spowalniającego wzrostu gospodarczego lub nawet początkowej fazy recesji gospodarczej przy jednocześnie podwyższonej inflacji. Czyli pomimo braku wzrostu gospodarczego, braku zwiększenia produktywności, następuje element inflacyjny, który powinien wiązać się z konsumpcją, a konsumpcja powinna przecież się kojarzyć z życiem gospodarczym. I wszyscy w nieskończoność powtarzają o tej stagflacji, stagflacja, czeka na stagflacja, powtórka okresu lat 70., 80. I na pierwszy rzut oka wydaje się, że to może być prawdziwe. Niektórzy słyszą o jakichś strasznych informacjach. Widzi, że na globalnym rynku akcji mamy korektę. Być może jest to pewien element wyprzedzający. Wszyscy się wszystkiego dosłownie boją. Wzrostu procentowych, podwyższona inflacja w ujęciu globalnym, problemy w łańcuchu dostaw, do których za chwilę jeszcze przejdziemy. Natomiast zadajmy sobie pytanie, teraz już bazując na liczbach, a nie na emocjach. Musimy wyrzucić emocje jako inwestorzy i zwrócić uwagę na liczby i fakty. Zadajmy sobie pytanie, czy możliwe jest otoczenie stagflacji przy jednocześnie dobrze prosperujących, na przykład wskaźnikach PMI? Odpowiedź jest bardzo prosta. Oczywiście nie jest. Więc musimy sprawdzić, czy obecne dane PMI są wysokie, czy są niskie. Wysokie dane PMI to są takie dane powyżej 50 punktów. Każde dane poniżej 50 punktów można uznać za negatywne i wtedy możemy mówić o innych danych, by sprawdzić, czy potencjalna stagflacja może mieć miejsce. Natomiast to jest jeden z testów, które każdy inwestor powinien przejść i można je w prosty sposób zweryfikować. Sprawdzamy w takim razie, jak wyglądają dane PMI dla największych stref ekonomicznych czy gospodarek w ujęciu globalnym. Stany Zjednoczone stanowią ponad 68% kapitalizacji wszystkich giełd, ze względu na to, że no, posiadają największe firmy, po prostu największe firmy są z kapitałem amerykańskim. I jeżeli zobaczymy szerokie zakresy wskaźnika PMI, w różnych nawet kategoriach od usług po przemysł, w ogóle produkcję, zdajemy sobie sprawę z tego, że obecne wskaźniki PMI są powyżej oczekiwań, a dodatkowo wszystko nakłada się na to, że one są powyżej wartości 50 punktów, bliżej 60 nawet. I to są wartości bardzo dobre, które mieszczą się w górnym przedziale na podstawie ostatnich 5 lat.
Więc to już jest jeden element, który powinien opowiedzieć inwestorowi, czy jest możliwa stagflacja w gospodarce amerykańskiej obecnie, czy nawet z pewnym wyprzedzeniem 6 miesięcy, ponieważ taki mniej więcej charakter predykcyjny może mieć wskaźnik PMI, wykluczając wszystkie wydarzenia jednorazowe. To samo tyczy się strefy euro, która ma większe problemy niż Stany Zjednoczone, ale to jest naturalne, mamy tam wiele państw, które mają określone problemy. Tutaj również PMI jest powyżej 50, zachowuje się całkiem nieźle. Niektóre państwa, takie jak, które nawet nie są w strefie euro, ale są w ramach oczywiście Europy i wymiany gospodarczej w Europie, jak Wielka Brytania, czy nawet czy Francja, która jest przecież w strefie euro, ma na przykład wskaźniki dla usług PMI powyżej oczekiwań. Na poziomie najwyższym od 6 czy 9 miesięcy. Więc tutaj te wartości są pozytywne. Nie ma szans obecnie na stagflację, pomimo tego bełkotu, który dzisiaj jest opowiadany. Druga rzecz związana z tym, co się obecnie dzieje, jakie są newsy związane z życiem gospodarczym, jest fakt, że kryzys energetyczny wygasa w Europie. Kryzys energetyczny mógł w rzeczywistości doprowadzić do naprawdę silnych problemów i złożonych problemów związanych z tym, że jeżeli w danym państwie zabrakłoby określonych surowców energetycznych, mogłoby dojść nawet do recesji. Ponieważ w obecnym życiu gospodarczym dostęp do elektryfikacji i w ogóle jakichkolwiek form energetycznych związanych z istnieniem tak naprawdę cywilizacji jest kluczowy w celu dalszego wzrostu gospodarczego. Negatywna sytuacja związana z konfliktem na Ukrainie i Rosji tworzyła pewnego rodzaju obawy dla rynku, a rynek wycenia różne negatywne te scenariusze, dla potencjalnych braków tego gazu przede wszystkim w Europie, w poszczególnych państwach. Tutaj akurat mamy odpowiedni, taki najbardziej szeroki indeks cen gazu europejskiego, w Europie, przepraszam. Jak widzicie Państwo, przed okresem tak zwanego kryzysu energetycznego te wartości były na poziomach znacznie niższych i tutaj dochodziliśmy do nawet takich ekstremów szokowych, które są całkowicie oderwane od rzeczywistości. Natomiast fakt jest taki, że dzisiaj ceny energii w Europie spadają i to bardzo dobrze obrazuje ta grafika. Tu mamy średnie ceny dla poszczególnych państw. Akurat to jest w przeliczeniu na euro na megawattogodzinę dla poszczególnych państw. I widzimy, że ceny energii w Europie się wypłaszczają stosunkowo mocno. Można powiedzieć, że spadają nawet. Tu już nie ma elementu wypłaszczania, czyli takiego wygładzania, nazwijmy to, szczytu, tylko tu jest silny element spadku, a w niektórych nawet regionach, takich jak Szwecja, można zauważyć, że spadek do starych cen nawet z okresu jeszcze początku pandemii, kiedy tych szoków nie mieliśmy. Takie gospodarki, jak na przykład gospodarka niemiecka również, tutaj spadek jest niesamowity. I obserwujemy, że te największe gospodarki strefy euro, jak Niemcy i Francja, wyrzucają to ryzyko w postaci właśnie tego kryzysu energetycznego, czyli ryzyko pojawienia się recesji spadło do zera, bo to był jeden z bardziej istotnych czynników, który mógł naprawdę doprowadzić do recesji w strefie euro. A strefa euro i państwa Europy stanowią jednak stosunkowo duży udział w globalnym indeksie akcji. I gdyby recesja rozlała się w Europie, nie jestem przekonany, czy rynek byłby w stanie to przeżyć. Być może byłby. Ale to by było oczywiście bardzo negatywne i mogłoby spowodować bardzo duże implikacje dla dalszego wzrostu gospodarczego oraz hossy na rynku akcji. Jeżeli ktoś mi mówi, że ceny energii w państwach, gdzie te państwa postawiły na odnawialne źródła energii, są niższe, oczywiście się myli. Fakty są takie, że nie ma żadnej korelacji pomiędzy zastosowaniem jakiejś domyślnej energii, jednak mimo wszystko, może tutaj jest korelacja, przesadziłem, w przypadku energii, nazwijmy to tradycyjnej czy nieodnawialnej, w postaci różnego rodzaju paliw kopalnych, tam zazwyczaj ceny są niższe. Natomiast fakty są takie, że państwa, które skoncentrowały się na źródłach energii odnawialnej, mają najwyższe ceny od lat. Od lat. Tak po prostu jest. Musimy się z tym pogodzić, że obecne odnawialne źródła energii nie są na tyle efektywne i wydajne. I dobra polityka energetyczna to jest polityka, która na przykład jest prowadzona w Stanach Zjednoczonych, czyli że mamy pewnego rodzaju konkurencję na rynku w ramach całego wewnętrznego rynku. Poszczególne jednostki gospodarcze określają własne prawa, własne przepisy, bardziej prywatne, mniej prywatne, bardziej państwowe, mniej państwowe, w ramach stanów, hrabstw, miast.
i są różne konkurencyjne firmy, które specjalizują się w danym segmencie energetycznym. Natomiast gdy jest odgórnie koncentrujemy się na danej formie energetycznej, to tworzy pewnego rodzaju implikacje, dlatego mamy takie ceny, jakie mamy. Kolejny news związany, bardzo istotny, z łańcuchami dostaw. Mało się o tym mówi, natomiast małe porty w Stanach Zjednoczonych naprawdę stanowią dużą ulgę dla łańcuchów dostaw. Łańcuchy dostaw są o tyle kluczowe, że one właśnie miały problemy i nadal mają problemy związane z globalną polityką obostrzeń, która powróciła na przykład w Chinach, ale również ze względu na otoczenie wojenne czy inne elementy nadrabiania szoków, które powstały w 2021 roku. Tutaj akurat Fox News podaje przykład Cleveland, to jest akurat miasto w Ohio, stosunkowo małe, 400-tysięczne, w którym ilość wyładunku, jeżeli chodzi o w tonach, no wzrosła ponad 69% w 2021 roku. I zdajemy sobie sprawę z tego, że małe porty nie stanowią dużego udziału z punktu widzenia największych portów, takich jak w Los Angeles, w Rotterdamie, Charleston nawet czy w Savannie. Natomiast mimo wszystko małe porty mogą stanowić wielką pomoc dla łańcuchów dostaw, bo jest ich wiele i te wartości się sumują, tworząc nie nam dużą wartość. Więc łańcuchy dostaw naprawdę mają się lepiej, dlatego tutaj chcę, żeby Państwo zwrócili na to uwagę w przypadku tego newsa. I tu akurat jest podany przykład Cleveland, natomiast my możemy zobaczyć inne porty, gdzie tam również rozładunek czy częstotliwość tego rozładunku wzrosła. To jest pozytywne, bo to tworzy pewnego rodzaju świat zdywersyfikowanych portów, który może przeładować więcej też w danym segmencie można tych kontenerowców wysyłać, a to naprawdę naprawia łańcuchy dostaw, doprowadza do tego, że produkty końcowe są lepsze z punktu widzenia ich cen oraz to minimalizuje te szoki inflacyjne, które też narosły ze względu na problemy w łańcuchu dostaw. I co jest istotne, prawda jest taka, że jesteśmy na początku końca kryzysu związanego z łańcuchami dostaw i to widać w przypadku cen frachtu. Ceny fraktu od 2019 roku do 2021 wzrosły niesamowicie. Z poziomów nawet w marcu 2019 roku na poziomie około 1300 dolarów do 10 tysięcy ponad na przełomie początku 2021 roku. Wtedy inwestorzy licytowali się, kto da więcej. Natomiast fakty są takie, że teraz ceny fraktu spadają się, na początku wypłaszczały, a teraz widać zauważalny spadek, pomimo że konsumpcja wcale nie spadła. Ponieważ widzimy, że sprzedaż w ujęciu globalnym jest na zadowalającym poziomie. W niektórych regionach jest lepsza, w niektórych regionach jest gorsza, ale sprzedaż ogólnie ma się całkiem dobrze. Natomiast ceny spadają dlatego, bo to jest również element szoku, który jest łagodzony. Rynek łagodzi tego typu rozwiązania poprzez alternatywne formy dostawy oraz zaspokojenia konsumpcji w danych regionach gospodarczych. Musimy o tym pamiętać, analizując różnego rodzaju dane dotyczące łańcuchów dostaw. Kolejna rzecz związana z polityką, akurat stosunkowo istotna, związana z prezydentem Bidenem i złe informacje inflacyjne, wielokrotnie mówimy o inflacji, doprowadzają do pewnego rodzaju elementów, w którym prezydent Biden ma naprawdę coraz gorsze poparcie i coraz większe problemy. A to jest dobre z punktu widzenia rynku kapitałowego i rynku akcji, ponieważ tworzy otoczenie już prawie pewnego absolutnego impasu, który pojawi się w 2022 roku na przełomie listopada. Impas absolutny jest o tyle istotny, że jego wpływ, jego siła jest bardzo pozytywna, jeżeli chodzi o rynek akcji, ponieważ rynek wycenia rzeczywistość bez wydarzeń jednorazowych w postaci negatywnego ustawodawstwa, które może wprowadzić dany polityk. Więc zwracajmy na to uwagę, to jest o tyle istotne. Kolejna rzecz taka związana z koronawirusem. Nie wiem, czy Państwo jeszcze pamiętacie w ogóle o czymś takim jak koronawirus. Natomiast jeżeli prześledzimy sobie na przykład sytuację związaną akurat z polityką dotyczącą maskowania się, tu jest wiele kontrowersji, natomiast jeszcze nie tak dawno, prawie w każdym stanie, ale wszędzie na świecie polityka maskowania była uważana za kluczowy element walki z pandemią koronawirusa. Natomiast fakty są takie, że obostrzenia w ujęciu globalnym związane czy to z maskowaniem, czy z zamykaniem gospodarek wygasają. Są oczywiście poszczególne stany, które chcą, żeby pewnego rodzaju obostrzenia pozostały. Natomiast fakty są takie, czy nawet pojedyncze hrabstwa, że większość Stanów Zjednoczonych jest całkowicie otwarta. W ujęciu gospodarczym wszystkie stany działają w sposób całkowicie normalny. I dzięki temu
globalny wzrost gospodarczy nie jest zagrożony, a polityka obostrzeń to jest element, który mógł doprowadzić do recesji oraz szoki, które wywołały, mogły doprowadzić do recesji. Natomiast skoro największa gospodarka już luzuje od dawna, większość regionów całkowicie wyluzowała wszystkie obostrzenia, nawet te stany, nazwijmy to, najbardziej nastawione na politykę zero COVID, również Nowy Jork, Kalifornia, Oregon, zdajemy sobie sprawę z tego, że po prostu tutaj jesteśmy w rzeczywistości endemicznej, a nie pandemicznej, czyli wygasanie pandemii. Politycy to zrozumieli, że naruszenie praw rynkowych może mieć dużo gorsze skutki niż wszyscy zakładali. A to jest dobre dla rynku, oczywiście, dla globalnego rynku akcji, ponieważ Stany Zjednoczone, przypominam, są największym rynkiem. Wybory we Francji budzą wiele emocji, natomiast fakty są takie, że jeżeli chodzi o panią Le Pen, to jest bardzo bliźniaczy przykład prezydenta Trumpa. I to bardzo fajnie opisał tutaj pan Roger Bottle w brytyjskim Telegrafie. Jeżeli chodzi o rynek akcji, jak wyglądała i jak będzie wyglądała sytuacja w przypadku pani Le Pen? Powtarzałem to wielokrotnie. Z punktu widzenia zmian cen krótkoterminowych, wygrana pani Le Pen będzie negatywna dla rynku, w szczególności dla rynku francuskiego, mniej dla rynku europejskiego, ale tam też może dojść do zawirowań. I fakty są takie, że rzeczywistość, która zostanie stworzona przez panią Le Pen, spowoduje to, że koniec roku będzie dużo lepszy, jeżeli chodzi o łączną stopę, skumulowaną stopę zwrotu, niż w przypadku wygranej pana Macrona, ponieważ dokładnie taką samą sytuację mieliśmy w przypadku pana prezydenta Trumpa, który z punktu widzenia cyklu politycznego, który występuje w ujęciu globalnym, był traktowany jako pewnego rodzaju ryzykowny kandydat, zagrożenie niepewne, a niepewność wpływa negatywnie na stopy zwrotu. Natomiast rynek to jest gra rzeczywistości kontra oczekiwań. Skoro oczekiwania były bardzo niskie, a rzeczywistość okazała się pozytywna, stopy zwrotu są bardzo wysokie. Tak samo będzie w przypadku pani Le Pen i co jest istotne, wygrana pani Le Pen doprowadzi do umocnienia się bardzo silnego europejskiego impasu politycznego, a ten silny europejski impas polityczny spowoduje to, że stopy zwrotu z szerokiego rynku akcji europejskiego będą dużo silniejsze niż mogłoby to się wydawać. Dlatego wygrana pani Le Pen lub jej przegrana nie jest zła dla rynku. Negatywna niespodzianka to byłoby zwycięstwo na przykład jakiegoś skrajnie lewicowego polityka, ponieważ rynek miałby problem z oszacowaniem potencjalnych negatywnych ustaw czy potencjalnego negatywnego ustawodawstwa, które mogłoby być chcieć przeprowadzone właśnie przez postać prezydenta oraz przez jego otoczenie polityczne. Na koniec oczywiście tutaj możemy jeszcze Państwo zobaczyć najnowsze news związane z akurat Elonem Muskiem, który ostatnio stał się największym posiadaczem akcji Twittera, natomiast obecnie chce kupić większość Twittera, czy całego tak naprawdę Twittera, żeby mieć pełnią władzy w tej firmie. Złożył pewnego rodzaju ofertę dla posiadaczy akcji w postaci funduszy inwestycyjnych oraz rad nadzorczych. Zobaczymy, co z tego będzie. Jest to ciekawa informacja i należy pamiętać, że im bardziej zdywersyfikowane media komunikacji, tym lepiej, jeżeli chodzi o dotarcie do prawdy i przekazu informacji. Ale to jest oczywiście informacja nie stricte rynkowa, ponieważ to są pewne oczekiwania i my nie wiemy dokładnie, co się stanie, więc nie mamy na to rzeczywistego wpływu. Mam nadzieję, że pewnego rodzaju informacje udało się poruszyć, pokazać, co obecnie jest istotne, co jest mniej istotne. Zachęcam Państwa do wejścia na stronę Finansowa Edukacja i sprawdzenia innych materiałów. Raz na jakiś czas będziemy przeprowadzali tego typu krótką, szybką analizę najbardziej istotnych w danym miesiącu rzeczy związanych z jakimś tematem rynkowym. Życzę wszystkiego dobrego i pozdrawiam.